Dzień dobry. Witam serdecznie wszystkich widzów telewizji Wzgórz Trzebnickich. Nazywam się Paulina Chaba i zapraszam na serwis informacyjny powiatu trzebnickiego. 18 maja po raz kolejny ulicami miasta przemaszerowały dzieci z trzebnickich szkół i przedszkoli, aby wyrazić swoją solidarność z osobami niepełnosprawnymi. Razem nic nas nie zatrzyma to tegoroczne hasło Trzebnickiego Marszu z okazji Dnia Osób z Niepełnosprawnością. Od lat wydarzenie współorganizują Gmina Trzebnica, Językowa Integracyjna Szkoła Podstawowa oraz Przedszkole Integracyjne w Trzebnicy. Przestrzeń duchowości i materii nosi tytuł Otwarta w Trzebnickim Klasztorze pierwsza zbiorowa wystawa artystyczna, prezentująca pracę aż 20 współczesnych artystów. Jej wernisaż był wydarzeniem niecodziennym. W przestrzeni klasztornych krużganków zgromadzili jednocześnie autorów, jak i widzów. Wzbudzili wielorakie reakcje i ożywione wymiany myśli, odczuć i skojarzeń. Bo taka jest sztuka – łączy, wypełnia, angażuje, zaskakuje i zmusza do wyjścia w głębie. Zapraszamy do poznania świata materii i duchowości poprzez pracę artystów, które z pewnością zainspirują każdego do własnych poszukiwań i refleksji. Ekspozycja wystawy w krużgankach południowym i zachodnim potrwa do końca sierpnia. W ramach 9. Trzebnickich Dni Rodziny w niedzielę 21 maja odbył się wyjątkowy koncert galowy laureatów Festiwalu Piosenki Dziecięcej Biedronka 2023. Tego dnia swoje talenty muzyczno-wokalne zaprezentowali najmłodsi mieszkańcy gminy. Honorowy patronat nad wydarzeniem jak co roku objął burmistrz gminy Trzebnica Marek Długozima. W tym roku przesłuchania do konkursu odbyły się 10 oraz 11 maja. W eliminacjach wzięło udział łącznie ponad 80 dzieci z przedszkoli i szkół gminy Trzebnica, a występy oceniane były przez jury w składzie: Natalia Fabiszewska, Aleksandra Olkowska, Anna Szpil oraz Agata Grudzień. Gratulujemy zwycięzcom! 4 czerwca w Gminnym Ośrodku Kultury w Zawonii odbył się spektakl komediowy pod tytułem El Credito autorstwa katalońskiego pisarza Jorda Galcerana. To inteligentna komedia z błyskotliwym humorem, żywymi dialogami, obfitująca w zawroty akcji od samego początku. W obsadzie wystąpili Przemysław Sadowski oraz Marcel Wiercichowski. Wielki sukces odniosła Klaudia Łobaszewska, która została wicemistrzynią Polski w karate w kategorii juniorek do 53 kg. Trzyosobowa reprezentacja dziewcząt wraz z trenerem Andrzejem Zarzyckim wzięła udział w Mistrzostwach Polski, które w dniach od 3 do 4 czerwca odbyły się w Zielonkach w Parceli. W turnieju wzięło udział 556 zawodników z 65 polskich klubów karate. Gratulujemy juniorkom oraz trenerowi Andrzejowi Zarzyckiemu. Mistrzostwa Dolnego Śląska Juniorów w siatkówce plażowej już za nami. 10 czerwca odbyły się zawody w Obornickim Centrum Sportów Plażowych w Obornikach Śląskich. Były emocje i bardzo zacięte pojedynki. Para, która reprezentowała obornicki duet, zdobyła złote medale, a są nimi Bartłomiej Nackowski oraz Wiktor Rapacz. Na co dzień są to zawodnicy KPS Chełmiec Wałbrzych. Dalsze miejsca i również awans do półfinału w Mistrzostw Polski uzyskały pary z Gwardii Wrocław Akademii, którymi są Maciej Zaborski i Andrzej Dyka oraz Oskar Sztachera i Jakub Bednarczuk. Trzymamy kciuki za awans do finałów Mistrzostw Polski. Trzeci stopień zagrożenia pożarowego w lasach. Obecna sytuacja pożarowa w lasach na terenie Doliny Baryczy niepokoi strażaków i leśników. W skali 4-stopniowego zagrożenia pożarowego lasów obecnie mamy przedostatni, trzeci stopień, co wiąże się z zakazem poruszania się po lasach pojazdami mechanicznymi oraz używania otwartego ognia na terenach leśnych. Należy korzystać z wyznaczonych szlaków oraz parkować pojazdy na wyznaczonych parkingach leśnych. Teren powiatu mielickiego prawie w połowie pokryty jest lasami. 83% stanowią to gatunki igliste, natomiast 17% stanowią to gatunki drzew liściastych. W związku z tym występuje w okresie suszy bardzo duże zagrożenie pożarowe obszarów leśnych. Na dzień dzisiejszy wilgotność ściółki wynosi poniżej 10%, tak więc w skali 4-stopniowej mamy trzeci stopień zagrożenia pożarowego lasu. Jest to zagrożenie duże. Podczas korzystania z kompleksów leśnych trzeba zwrócić szczególną uwagę
na to, aby nie poruszać się pojazdami silnikowymi po drogach leśnych. Korzystać tylko i wyłącznie z wyznaczonych szlaków. Pojazdy natomiast należy parkować na wyznaczonych parkingach na terenach leśnych. Jeżeli chodzi o zagrożenie pożarowe i związane z tym pożary, jeżeli zobaczymy pożar, należy bezzwłocznie powiadomić służby alarmowe w celu jak najszybszej akcji gaśniczej. Od początku maja do dnia dzisiejszego na terenie powiatu mielickiego odnotowaliśmy na szczęście tylko 2 pożary i to były pożary lasów w zarodku, których wielkość pożaru ograniczyła się do 10 arów. Sytuacja kobiet na lokalnym rynku pracy nie jest łatwa. Stanowią one większość osób bezrobotnych. Wśród nich najwięcej jest mieszkanek wsi, kobiet długotrwale bezrobotnych, ale również nieaktywnych zawodowo mam. Dlatego doradcy zawodowi z Powiatowego Urzędu Pracy w Mieliczu wraz z innymi specjalistami prowadzą obecnie projekt skierowany właśnie do nich. Jest to cykl porad zawodowych, grupowych pod nazwą Mama wraca do pracy. Warsztaty mają pomóc kobietom, że godzenie roli mamy z aktywnością zawodową, choć nie jest łatwe, jest możliwe. Sytuacja kobiet na lokalnym rynku pracy nie jest łatwa. Stanowią one większość osób bezrobotnych. Wśród nich najwięcej jest mieszkanek wsi, kobiet długotrwale bezrobotnych, ale także nieaktywnych zawodowo mam. Dlatego doradcy zawodowi z Powiatowego Urzędu Pracy w Miliczu wraz z innymi specjalistami prowadzą obecnie projekt skierowany właśnie do nich. Jest to cykl porad i informacji zawodowych, grupowych pod nazwą Mama wraca do pracy. Warsztaty mają pomóc uwierzyć kobietom, że godzenie roli mamy z aktywnością zawodową, choć nie jest łatwe, jest możliwe. Do tej pory uczestniczki zdobyły wiedzę m.in. na temat możliwości poszukiwania pracy, tworzenia zindywidualizowanych dokumentów aplikacyjnych, autoprezentacji i rozmów kwalifikacyjnych. Kobiety, które po przerwie związanej z urodzeniem i opieką nad dziećmi chcą wrócić na rynek pracy, zapraszamy na kolejne spotkanie, które jest zaplanowane na 29 czerwca o godzinie 9 w Starej Rzeźni w Miliczu. Tym razem będzie można porozmawiać o godzeniu ról zawodowych i rodzinnych oraz prawach mam, m.in. z psychologiem i z prawnikiem. Z uwagi na ograniczoną ilość miejsc obowiązują zapisy. Już w najbliższą sobotę na terenie gminy Zawonia odbędzie się jeden z 10 w województwie dolnośląskim wyścigów Velobank Via Dolnośląsk. W sobotę 17 czerwca od godziny 10.30 na trasie pomiędzy Czeszowem a Zawonią będzie miał miejsce wyścig kolarski na czas Elmar ITT. Zapraszamy miłośników kolarstwa do dopingowania zawodników na trasie, a następnie na teren Centrum Inicjatyw Lokalnych w Czeszowie na dekoracje po godzinie 15. W poniedziałek 12 czerwca rozpoczął się kilkumiesięczny cykl darmowych zajęć sportowych dzięki współpracy gminy Prusice oraz Centrum Usług Społecznych w Prusicach. Są to zajęcia w ramach projektu Utworzenie Centrum Usług Społecznych w gminie Prusice, współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach programu operacyjnego Wiedza, Edukacja, Rozwój. Więcej informacji znajdą Państwo na stronach organizatorów. Już w najbliższą niedzielę, 18 czerwca, w Zespole Pałacowo-Parkowym w Żmigrodzie odbędzie się 10. Żmigrodzki Festiwal Kwiatów. Festiwal Kwiatów w gminie Żmigród co roku gromadzi miłośników kwiatów i roślin oraz ich piękna, zapewniając prawdziwą ucztę dla zmysłów. 18 czerwca w gminie Żmigród odbędzie się również wyścig kolarski Grand Prix z Doliny Baryczy. Memoriał imienia Grundmana oraz Wizowskiego. Jest to najliczniejsza obsadzona cykliczna szosowa impreza kolarska dla amatorów w kraju oraz międzynarodowy zasięg, który przyciąga kibiców z całego świata. W dzisiejszym wydaniu serwisu informacyjnego to już wszystko. Na kolejne wydanie zapraszam już za tydzień. Do zobaczenia.